Znajdujemy się w obiekcie zabytkowym. To jest młyn, który w tym miejscu jest od roku 1868 i oto jest data, o której możemy mówić, że to jest początek młyna. Ale to, co teraz tu widzimy, na przykład ta maszyna, co to jest? Znajdujemy się w budynku młyna właściwego, a ta maszyna, przy której stoimy, to jest mlewnik młyński. Mlewniki, które znajdują się w tej hali walcowej, jak my to określamy, pochodzą z lat 30. XX wieku. Wtedy nastąpiła gruntowna modernizacja młyna i te mlewniki zostały tutaj zastosowane. Czyli one do niedawna działały? One działały i one w tej chwili są jeszcze na chodzie, pracują, mogą pracować i mogą dalej przemielać zboża. Te mlewniki funkcjonowały do samego końca. Ostatni przemiał w tym młynie nastąpił 27 listopada 2016 roku. W XIX wieku młynarstwo na Dolnym Śląsku było bardzo mocno rozwinięte, a młyn Hilberta w Dzierżoniowie jest jednym z największych młynów. Na co dzień obiekt jest zamknięty i niedostępny dla zwiedzających, ale w ramach festiwalu pojawia się okazja, aby wejść do środka i obejrzeć oryginalne i, co ważne, sprawne do dziś zabytkowe sprzęty. Dzisiaj dajemy Państwu szansę, żeby go zobaczyć jeszcze zanim będzie można go regularnie oglądać. Co w nim jest interesującego? To po pierwsze, że on jest w pełni oryginalny, nie tylko budynek, ale także jego wyposażenie. W 1934 roku nastąpiła duża modernizacja tego młyna. Jakimś rządzeniem losu, wielkim szczęściem, ten obiekt był eksploatowany, niezmieniany, niemodernizowany i przetrwał. Tu widzimy całą technologię, widzimy budynek, widzimy urządzenia, maszyny, możemy prześledzić cały proces od ziarna do gotowej, wysokiej jakości mąki. Do Dzierżoniowa można przyjechać pociągiem prowadzonym przez zabytkowy parowóz i połączyć oglądanie obu obiektów, czyli Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej oraz Młynu Hilberta w Dzierżoniowie. Podczas festiwalu będzie okazja, aby zobaczyć kilka niedostępnych na co dzień obiektów. Celem organizatorów jest przybliżenie historii Dolnego Śląska, ale nie tylko historii w postaci nieruchomych eksponatów muzealnych, ale także takiej, która pokazuje i pozwala dotknąć zabytkowych urządzeń, w większości działających do dziś. Chcemy pokazać, jak ten Dolny Śląsk bogacił się, jak rósł, jak się rozwijał, jak nabierał wartości przez ostatni czas, czyli czas tej rewolucji przemysłowej. Jak przykład Wrocławia z małego miasta stało się aglomeracją liczącą ponad 600 tysięcy mieszkańców, kiedy przed rewolucją przemysłową było ich 10 razy mniej. Więc chcemy pokazać, co spowodowało to, że mamy bogaty, pełen dziedzictwa region. A więc oczywiście, że gospodarka, rewolucja przemysłowa, która spowodowała rozwój przemysłu. Festiwal Zabytków Techniki potrwa do wtorku 15 sierpnia, a wśród atrakcji jest zejście na ponad 60 metrów pod ziemię w kopalni magnezytu w Wirach, czy obiad w dawnym zabytkowym bistro sprzed 40 lat. Dla Echo24 Monika Suder.